Na program Ekspert Radzi zaprasza sponsor. Prywatny ośrodek leczenia alkoholizmu Nasz Zapał, Marta Zapała. Gmina Miedziana Góra, koło Kielc. Dzień dobry, Teresa Czajkowska, witam i zapraszam do wysłuchania rozmowy z moimi dzisiejszymi gośćmi. A dzisiaj przed mikrofonem studia Radia Rekord Świętokrzyskie w Ostrowcu gościmy panią Martę Zapałę i Szymona Zapałę z prywatnego ośrodka leczenia alkoholizmu Nasz Zapał. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy wakacje. Sezon urlopowy sprzyja takiemu rozluźnieniu obyczajów społecznych. No i no właśnie, nadużywaniu, nawet nie używaniu, ale nadużywaniu alkoholu. Stąd no właśnie pretekst do naszej dzisiejszej rozmowy. I pierwsze pytanie. Na czym polega terapia alkoholowa? Kogo ona powinna dotyczyć, obejmować? Jakie osoby powinny poddawać się tej terapii? Na początku musimy powiedzieć sobie, że alkoholizm da się leczyć. To jest bardzo ważny punkt, ponieważ dużo osób w ogóle sobie nie zdaje z tego sprawy. Ta choroba nie ma barier wiekowych, absolutnie żadnych. Dotyczy zarówno młodych, jak i osób w podeszłym wieku. Również płeć nie gra tutaj żadnej roli, ani wykształcenie, czy zasób portfela. Na tą chorobę może zachorować każdy, kto w pewnym momencie będzie miał problem z przeżywaniem niektórych uczuć i emocji. Jest to choroba właśnie nazywana chorobą uczuć i emocji. Na terapię może zgłosić się każdy, kto już zauważył, że nie kontroluje pewnych zachowań związanych z piciem. Jakich? Przede wszystkim samego picia, ale ta osoba również ma problemy z powstrzymaniem się w momencie, kiedy to picie już przekracza takie granice zdrowego rozsądku. Pojawiają się szkody. Przede wszystkim, jeżeli mówimy o uzależnieniu, to zawsze za rękę idzie jakaś szkoda związana z piciem. Chociażby utrata zaufania w rodzinie, ale też i problemy zdrowotne, które zaczną się pojawiać. Prędzej czy później dojdzie do wytworzenia się zespołu abstynencyjnego, który to już będzie takim bardzo widocznym objawem, że chory zaczyna chorować. Natomiast osoby trafiające na terapię nie powinny się przede wszystkim stresować. Tam nie czeka na nie nic złego. Ale w którym momencie, albo kto powinien, no właśnie, w którym momencie i kto powinien podjąć decyzję o tym, żeby poddać się terapii alkoholowej? Osoba, no właśnie, cierpiąca już na alkoholizm, osoba, która no, wyczuwa, że ma problem z kontrolowaniem ilości pitego alkoholu, czy może ktoś z rodziny, ktoś z najbliższych, albo ktoś ze społeczeństwa, przełożony, koledzy z pracy, jak to jest? W tej chorobie chory ostatni widzi, że jest chory. Pierwsi widzą najbliżsi. Bardzo często próbują zareagować prośbą, groźbą, ale ze względu na mechanizmy obronne, jakie są w tej chorobie, chociażby mechanizm iluzji i zaprzeczeń, osoba uzależniona będzie się bardzo broniła przed podjęciem terapii. Terapię można podjąć w każdym momencie rozwoju choroby. Są cztery fazy rozwoju. Tak. Które zaczyna się, polegają na tym, że zaczyna się od picia towarzyskiego, później jest faza ostrzegawcza, krytyczna i faza chroniczna. Kiedy się powinna zapalić czerwona lampka i no właśnie dla tej osoby pijącej albo dla najbliższych, czerwona lampka wskazująca na to, że stop, powinieneś się leczyć, powinieneś zacząć nad tym panować. Szkody, które zaczną się pojawiać prędzej czy później. Bardzo widocznym objawem dla samego chorego powinien być taki moment, kiedy będzie odczuwał ogromne wyrzuty sumienia na drugi dzień, żal do siebie samego, że coś zrobił, czego nie kontrolował, taki wstyd oraz bardzo widoczne też stany lękowe, które się pojawiają w momencie odstawienia. No tak to działa, że chory będzie się bronił i się broni bardzo często, aż do momentu jakiegoś przełomowego, który zaboli go tak, że już nie będzie mógł udawać, że nie ma problemu związanego z chorobą, tylko no, po prostu przyzna się, że te niedogodności życiowe są poprzez to, że ja nadużywam ten alkohol. To na czym polega terapia alkoholowa? No, wydaje się, że no, na zabronieniu spożywania alkoholu. Niekoniecznie. No właśnie. Bo to jest bardzo ciekawe, bo bardzo często mówimy, że Wystarczy zabrać butelkę albo nie wiem. Gdybyśmy wyeliminowali z całego świata. Zabrać pieniądze. Wyeliminowali z całego świata alkohol. Dla osoby uzależnionej od alkoholu. Okazuje się, że problem choroby nie zostałby rozwiązany, ponieważ nadal ta osoba miałaby bardzo duże trudności z przeżywaniem niektórych stanów emocjonalnych na trzeźwo. I bardzo możliwe, że w miejsce alkoholu wlałby się albo włączył jakiś inny zamiennik dość niebezpieczny. Również jakieś uzależnienie od środka zmieniającego świadomość lub też od zachowań behawioralnych, można się uzależnić od jakiejś czynności. Chociażby tutaj popularny hazard. Nie jest rozwiązaniem zabronienie osobie uzależnionej picia. My mówimy, że bardzo ważne są zalecenia, ponieważ podczas terapii przedstawiamy zalecenia, które wypracowujemy wspólnie z osobą, będąc naszym pacjentem, których to jak będzie się trzymał, nie będzie spożywał alkoholu. Natomiast ważne hasło, mi choremu na alkoholizm wolno wszystko. Natomiast nie wszystko mi się opłaca. Picie mi się nie opłaca.
każdorazowe rozpoczęcie picia przez osobę uzależnioną może doprowadzić do śmierci. Ta choroba nieleczona niestety zabija. Skoro jest to choroba, jest to jednostka chorobowa, są jakieś kryteria określające uzależnienie właśnie się od alkoholu? To jest chyba nawet opracowane przez Światową Organizację Zdrowia, bo przecież alkoholizm to jest choroba, na którą chorują, na którą zapadają ludzie niezależnie od zasobności portfela, ale i miejsca zamieszkania. Tak, są takie kryteria diagnostyczne uzależnienia od alkoholu według Światowej Organizacji Zdrowia. Ja może wymienię te najpopularniejsze, które mogą wskazywać na to, że chory zaczyna chorować. Przede wszystkim jest to silna potrzeba, tak zwany głód picia alkoholu. Głód, z którym osoba nie potrafi sobie poradzić sama. W tej chorobie właśnie nie da się samemu sobie poradzić. Tutaj potrzebna jest pomoc specjalistyczna, natomiast dużo osób szuka drogi na skróty i próbuje samemu poradzić sobie z tą chorobą. No niestety, samemu bardzo często nie wychodzi. Czyli nie da się obudzić rano i stwierdzić, dobra, więcej już nie wypiję. Można sobie to założyć, ale to będzie tylko i wyłącznie abstynencja, ponieważ bardzo modne jest robienie sobie tak zwanych postów. Detoksów domowych, które doprowadzają tylko organizm do lepszej kondycji, natomiast choroba cały czas istnieje. My mówimy wtedy, że osoba, która zaprzestaje picia, ale nie zmienia się, żyje w abstynencji. To nie jest trzeźwienie. Osobę chorą na alkoholizm powinna interesować zmiana nad sobą. Praca, rozwój, który nazywamy trzeźwieniem. A to jest bardzo długi i trudny proces, ale niezwykle opłacalny. To co jeszcze jest w tych kryteriach? Ta osoba przede wszystkim ma trudności w kontrolowaniu zachowań związanych z piciem, czyli nie kontroluje go. Jak rozpoczyna, zakłada sobie, że wypije jakąś ilość alkoholu. Jedną lampeczkę albo tak. Tak, jedną lampeczkę lub lampkę lub jedną butelkę, natomiast kończy się to więcej. Zakładała sobie, że pije w piątek, a już jest sobota, czyli nie tylko ilość wypijanego alkoholu tutaj nie jest kontrolowana, ale też osoba nie kontroluje swoich czynów, słów, zachowań, których bardzo często żałuje właśnie na drugi dzień. Podporządkowuje całe swoje życie i wszystkie swoje czynności temu, żeby wypić, tak? Występuje w pełni koncentracja życia wokół picia. Tak naprawdę ten chory w momencie nie picia, czyli od poniedziałku do piątku na przykład w pracy, cały czas myśli o tym piątku, czyli o momencie, kiedy załagodzi już ten głód alkoholowy. No i właśnie jak już zaczyna, to ma problemy z zakończeniem picia w takim rozsądnym momencie, czyli mamy niedzielę, ja muszę iść do pracy, do szkoły, ale i tak wybieram to spożycie alkoholu, które daje tak zwaną chwilową ulgę załagodzenie głodu alkoholowego, ale to jest tylko chwilowa ulga. No i tak powstają ciągi alkoholowe, które są jednym właśnie z kolejnych elementów takich niebezpiecznych, diagnostycznych, ale mamy też stan abstynencyjny, czyli tutaj mamy potwierdzenie, że chorzy na alkoholizm wcale nie muszą pić codziennie. Robią sobie dłuższe lub krótsze przerwy całkowitej abstynencji. Czyli właśnie upija się tylko w weekend, tak? Na przykład picie weekendowe, picie wieczorne, ale do takiego stanu, że jeszcze mogą na drugi dzień w jakimś sensie pracować i funkcjonować, ale to jest do czasu, bo to później ta bariera zostanie przesunięta. Nie piją codziennie, natomiast jednym z modeli picia w ciągach alkoholowych jest spożywanie alkoholu już codziennie przez dłuższy okres czasu, tak? Jeszcze mamy zaniedbywanie zainteresowań, chociażby związanych z jakimiś pasjami, hobby. To wszystko traci na wartości. Osoba uzależniona jako jedyną radość w pewnym momencie w swoim życiu widzi właśnie spożywanie alkoholu i zaniedbuje chociażby kontakty z rodziną, ale też nawet swój wizerunek, reputacja również cierpi. No i właśnie mimo tego, że ja wiem, kolejny punkt, że będzie źle, ja i tak piję ten alkohol, bo myślę, że tym razem będzie inaczej. No nigdy nie będzie inaczej. Jeżeli chory, jest już chory. Często nieświadomy tego, że jest chory. Nigdy nie będzie inaczej. Nigdy już nie zapanuje nad tym piciem w taki sposób, jak kiedyś to było w fazie towarzyskiej. Praktycznie ja tylko dodam, że 90% osób trafia na terapię w momencie, kiedy znajdują się już w fazie chronicznej. Takiej fazie bardzo widocznej, kiedy to jest ciąg, leczenie tak zwanego kaca, ale to jest zespół abstynencyjny, dochodzenie do siebie, przysięgi, obietnice, ale bez leczenia. Ciąg i tak właśnie to trwa aż do momentu, no niestety czasami nawet i śmierci, lub właśnie spróbowania zawalczenia o swoje życie i trafienia na ośrodek. Wspomniał pan o zespole abstynencyjnym. Co to jest zespół abstynencyjny? Czy to jest właśnie ten popularny kac? Tak, też kac, ale to jest stan fizyczny, w którym pacjent się bardzo źle czuje, czyli drżenie rąk, czasami zdarza się padaczka, wahania nastroju, zaburzenie orientacji, nadciśnienie tętnicze. To już są objawy choroby, to są objawy wymagające leczenia, tak. Interwencji lekarskiej czy interwencji jakiejś farmaceutycznej. Tak. Wręcz detoksykacji.
detoksykacja jest już tutaj w momencie zespołu rozwiniętego abstynencyjnego niezbędna praktycznie, aby organizm powrócił do jakiejś lepszej kondycji. Ponieważ oprócz dolegliwości fizycznych, takich jak napady drgawkowe, które mogą się przejawić w padaczkę alkoholową, mamy też zaburzenia psychiczne, bo bardzo często dochodzi do majaczenia alkoholowego. Omamy wzrokowe. Słynne białe myszki, tak. Pojawiają się również takie właśnie wyobrażenia na temat czegoś, co nie istnieje, natomiast chory jest święcie przekonany, że tego dotyczy i że to widzi, czyli widzi coś, czego nie ma, słyszy rzeczy, których nie ma. I tutaj pomoc specjalistyczna jest już niezbędna, bo musimy niestety wspomnieć o tym, że podczas tego zespołu abstynencyjnego mogą pojawiać się myśli samobójcze. Czyli to jest bardzo niebezpieczne dla życia i dla zdrowia nie tylko tej osoby, która nadużywa alkoholu, ale też dla najbliższych, dla otoczenia, w którym funkcjonuje taka uzależniona osoba, bo to przecież rzutuje na partnerów chociażby, bo przecież alkoholizm to właśnie, to nie jest choroba jednej osoby, tylko... Całej rodziny. Dokładnie, alkoholizm jest chorobą całej rodziny, jeżeli jedna osoba pije. W sposób taki, który przynosi szkodę. Cierpią wszyscy bliscy. Wszyscy bliscy, którzy żyją wokół pijącego, nazywane są te osoby osobami tak jakby współuzależnionymi, czyli one żyją życiem tego człowieka. Przejmują się, czy on w ogóle dotrwa do rana, czy on będzie w stanie funkcjonować, pójść do pracy. I bardzo często przy nieleczonej chorobie alkoholowej dochodzi u osób współuzależnionych do stanów depresyjnych. Niestety do stanów depresyjnych, ponieważ pojawia się ogromna bezsilność, a my wiemy, że z bezsilności bierze się bardzo często depresję. Ale o tym już w kolejnej rozmowie z panem Szymonem Zapałą i z panią Martą Zapałą z prywatnego ośrodka leczenia alkoholizmu Nasz Zapał. Dziękuję. Dziękujemy. Na program Ekspert Radzi zaprasza sponsor. Prywatny ośrodek leczenia alkoholizmu Nasz Zapał, Marta Zapała. Gmina Miedziana Góra koło Kielc.